Polska mówi pan pułkownik Tomasz Gedę, zastępca dowódcy jednostki wojskowej GROM. Witam cię serdecznie. Były zastępca. Były zastępca. Witam. Tomku, chciałbym z tobą porozmawiać o roku 1997. W lipcu bieżącego roku przypadła 25. rocznica pojmania zbrodniarza wojennego Slawko Dowganowicza. Kulisy. Ty wtedy byłeś tam. Jak się dowiedziałeś, jak żeście się dowiedzieli o tym, że macie brać udział w tej akcji? Tak, to prawda. W tym roku minęła 25. rocznica w lipcu i my w tym czasie byliśmy jako wydzielony kontyngent z jednostki GROM w misji UNTAES w Chorwacji od 1996 roku. Więc dowiedzieliśmy się o tym od władz administracyjnych tego obszaru ONZ-owskiego, któremu przewodził ambasador Chuck Klein. I on po prostu został wtajemniczony przez władze Międzynarodowego Trybunału do spraw zwalczania zbrodni byłej Jugosławii, ICTY, i władz administracyjnych Stanów Zjednoczonych, że nadarza się taka sytuacja, żeby tego zbrodniarza pojmać. Dzięki temu, że tym ambasadorem był Chuck Klein, taka sytuacja była możliwa, ponieważ to był człowiek o wysokiej sprawczości i bardzo chętny do działania. Poza tym, wiedząc, że ma jednostkę, o którą zabiegał, żeby tam była w ramach tej misji, wiedział, że taka operacja będzie możliwa. Stąd od władz UNTAES-u, bo to było bardzo ściśle, jakby do ścisłego grona ograniczona informacja. Nie wiedzieli nawet inni dowódcy wojskowi z tej misji. Dowiedzieliśmy się od ambasadora, znaczy nas dowódca naszego kontyngentu plus dosłownie ścisłe grono z naszej grupy też. Ja byłem też jakby wtajemniczony w tą informację, ponieważ z kilku powodów. Raz, że byłem zastępcą dowódcy kontyngentu do spraw logistyki wtedy, więc dochodziło do tego planowanie jakieś, powiedzmy, materiałowe, transportowe, jak to ma wyglądać, oprócz tego planowania operacyjnego. Po drugie, to jest taka sytuacja, może dzisiaj się wydaje już dosyć zabawna nawet, no ale to były lata 90. i nie wszyscy mówili po angielsku. Wtedy była tylko grupa osób, która posługiwała się tym językiem tam na misji i tak wąska grupa uczestniczyła w tych rozmowach. No i tak się zaczął ten proces jakby wciągania nasz kontyngent w planowanie i ewentualne później przeprowadzenie tej operacji. Czyli mogę rozumieć, że ktoś z was był tłumaczem podczas tych rozmów? Tłumaczem, ale nie tylko, bo każdy z nas tam pełnił jakąś funkcję. W związku z tym, oprócz tego, że tłumaczył, to jeszcze do tego oczywiście brał udział merytoryczny w takich spotkaniach. Prób pojmania zbrodniarza Slawko Dowganowicza było kilka. Jak wy żeście się dowiedzieli, czy w ogóle wy wiedzieliście wcześniej, że już były próby, które są nieudane, i ten moment, w którym żeście się dowiedzieli, że macie wziąć udział w tej akcji spektakularnej? Więc takiego konkretnego momentu nie pamiętam. Po prostu mi się wydaje, że początek 97 roku, a to jest jakby początek, kiedy zostaliśmy wprowadzeni, że taka operacja może mieć miejsce. I było kilka wariantów rozpatrywanych tej operacji i niektóre się nie udały po prostu z różnych względów. Głównie chodziło o to, o miejsce, gdzie, jak to zrobić, prawda? Czy wiadomo, że on nie mieszkał na obszarze misji, działania tej misji, tylko jakby uciekł z tego terenu do Serbii, obecnie, dawniej to jeszcze tam była Jugosławia, bo chyba w tym czasie to było nawet, że Jugosławia była razem z, znaczy Serbia razem z Czarnogórą tworzyła zrębki, takiej ostatnie zrębki tej Jugosławii, więc on tam mieszkał i Serbia nie była skłonna go wydać, więc w
wchodziły w grę albo zrobić to na terenie tej Serbii, co było trudne z punktu widzenia lokalizacji, ale przede wszystkim tego, że my nie mieliśmy mandatu, żeby działać poza obszarem misji. Więc tamte kilka wariantów rozpatrywanych się nie udało, w związku z tym zdecydowano się na wariant, żeby tego pana spróbować sprowadzić na teren misji. Czyli to był pomysł? No to ja myślę, że to był wspólny pomysł. Ja nie umiem powiedzieć, że to był jeden... Czyli to wynikło podczas rozmów. Tak, że to była jakaś dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami, bo tych spotkań się odbywało naprawdę dużo. Ja nie we wszystkich uczestniczyłem, stąd nie znam też szczegółów, w sensie, że ktoś podjął... Znaczy, może kto podjął decyzję, to pewnie wiadomo, natomiast kto jakie propozycje zgłaszał, to dokładnie nie wiem, natomiast na pewno zdecydowano się na krok taki, że będzie to na terenie misji, tak? I później uszczegółowiano ten plan dalej. Ile mniej więcej czasu trwały przygotowania? No dobre kilka miesięcy. Dobre kilka miesięcy, tak jak powiedziałem, od początku roku, 97 wydaje mi się. Czy te pierwsze założenia, że to ma się odbyć mniej więcej w ten sposób, po tych kilku miesiącach zostały zrealizowane, czy były różne warianty? W ogóle planowanie operacji to polega na tym, że się rozpatruje różne warianty, bo nigdy nie wiadomo, czy ten wariant, który się zakłada jako główny, wyjdzie tak, jak ma być, z różnych powodów. W związku z tym oczywiście rozpatrywano różne warianty i różne miejsca przeprowadzenia tej operacji. Nawet kiedy już podjęto decyzję o przeprowadzeniu tej operacji w takiej formule, jak została zrobiona, był też inny wariant, który potraktowany był jako zapasowy. Co mówili wtedy twoi koledzy po tej akcji? Czy była adrenalina? Jakie są wspomnienia twoich kolegów? Jakie były wtedy? To znaczy, trzeba powiedzieć, że operacja była perfekcyjnie zaplanowana i w związku z tym była perfekcyjnie przeprowadzona. Nikt nie zginął, to jest pierwsza rzecz. Nie odbyło się bez jednego wystrzału i było to olbrzymie zaskoczenie dla tego, bo po prostu wpadł w zasadzkę. O szczegółach zasadzki to może powiedzą koledzy, którzy bezpośrednio w nią uczestniczyli. Natomiast wszyscy byli bardzo zadowoleni później z dobrze wykonanego zadania, ale byliśmy pewni, że to wyjdzie dobrze, ponieważ było bardzo dobrze to zaplanowane. Natomiast wiązało się to później z pewnymi elementami, dlatego że na tych terenach, w którym byliśmy, mimo że to była misja zorganizowana na obszarze Chorwacji, jakby w granicach Chorwacji, to był taki moment, kiedy Serbowie z innych części Jugosławii, byłej, a wtedy Chorwacji i nawet Bośni i Hercegowiny, uciekali przed jakby drugą falą takiego rewanżyzmu ze strony Chorwatów i tam się skryli na terenie tej misji. Byli chronieni troszeczkę przez tą naszą misję i obawiano się odwetu, ponieważ oni swoich obywateli bardzo jakby chronili i tego Slavko Dogmanowicza również raczej uważano za, no jeżeli nie za bohatera, to za kogoś, kto po prostu walczył w słusznej sprawie i zrobił na pewno nic złego, tak? Więc obawiano się, że mogą tam być jakieś odwety w stosunku do żołnierzy ONZ-u w ogóle na terenie tej misji, a w szczególności do nas, chociaż byliśmy dobrze do tego przygotowani i nie byliśmy jakby, nie mieliśmy identyfikatorów, że jesteśmy, że to nasi żołnierze to robią. Czy wiemy dzisiaj, czy możemy powiedzieć, zdradzić, ile osób było zaangażowanych w tę akcję? Mogę tylko powiedzieć, że cały ten kontyngent liczył 56 osób nasz, więc większość żołnierzy była zaangażowana w to. W takim lub innej formie. Bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pułkownik Tomasz Gede, były zastępca dowódcy jednostki wojskowej GROM. Dziękuję. Dziękuję.